pan poseł Paweł Kowal. Serdecznie gratuluję. Panie i panowie delegaci, bardzo wam dziękuję. Te kamery, które nas obserwują, nie wiedzą, że rozmawialiśmy bardzo szczerze. Nie obiecywałem niczego, co jest łatwe. Nie obiecywałem też rzeczy, których moim zdaniem nie uda się dotrzymać. Joanna, jeśli dobrze pamiętam, pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, pani prezes powiedziała kiedyś, ruszamy. Więc chcę wam powiedzieć, nie ruszamy dzisiaj od nowa. Idziemy razem dalej. To jest naturalne, ale to jest też serdeczne. To są takie trudne momenty. To są takie trudne momenty, bo coś się zmienia, ale dajemy przykład. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. W tym momencie dziękuję pani prezes Joannie Kluzik-Rostkowskiej za to, co się zdarzyło w ostatnich miesiącach. To było... Była taka wyprawa samotnych rycerzy. 15, potem więcej. Wyprawa po Donowę. I wyście się do tego dołączyli. Bardzo wam za to dziękujemy, ale to, że to się udało, to jest zasługa Joanny. To jest zasługa Joanny, która zadbała o jedność klubu parlamentarnego, kiedy niemal codziennie przychodziły informacje. A to ten poseł chce odejść, a to tamten poseł chce odejść. To jest też zasługa posłów. Wytrwaliśmy w trudnych i lepszych momentach. I wytrwamy dalej. Za te miesiące dziękuję też Elżbiecie Jakubie i Pawłowi Podceluszowi. Oni zrobili naprawdę dobrze. Elżbieta Jakubiak pracowała w klubie parlamentarnym. Paweł koncentrował się na objeżdżaniu całej Polski. Robili zresztą dużo więcej rzeczy. A z nimi grupa wolontariuszy. Tym, którzy stanowili ten zaczyn, na czele z Joanną, Elżbietą, Pawłem i wolontariuszami, którzy dzisiaj często po godzinach, bo nie ma innej możliwości, przygotowali ten zjazd, bardzo serdecznie dziękuję. Będą mówić, że nam się coś nie udało, ale to jest duża rzecz, zrobić w Polsce w kilka miesięcy tyle roboty. To jest duża rzecz. Pokazujemy dzisiaj, że jeden z punktów, o które walczyliśmy, jest możliwy do zrealizowania. To nie musi być tak, że się wszyscy kłócą. To czasem musi być tak, że się mówi otwarcie. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj na początku tego zebrania padły otwarte słowa. Jest taka koncepcja, jest inna koncepcja. Życie toczy się dalej, będziemy pewnie analizowali te wszystkie koncepcje. Być może jedni okażą się mieć rację, inni okażą się tej racji nie mieć. Ale idziemy razem, bo poszliśmy na trudną wyprawę. Dzisiaj kierujemy się do 89 roku. Jedni politycy dzisiaj spacerują po Warszawie. Inny bardzo znaczący polityk drukował na powielaczu. A ja bym państwa zachęcił do innej refleksji. Refleksji o tym, co było istotą 89 roku. Pamiętacie państwo, że byli tacy politycy, byli tacy politycy dawnego reżimu, którzy chcieli 89, dobrze powiedziałem? Którzy chcieli kontrolowanego przekazania władzy. Chcieli decydować za ludzi. Chcieli decydować za obywateli. I tak te wybory były zaplanowane, że miało być trochę tak, jak chce władza. Ale obywatele poszli i nawet z takich nie do końca wolnych wyborów. Zrobili dzień, który dzisiaj nazywamy Świętem Wolności, bo
Obywatele zadecydowali. Obywatele zadecydowali i my dzisiaj do tego wracamy. To był główny element naszego programu, który trzeba dzisiaj przypomnieć. My mówimy Rzeczpospolita Obywatelska. Mówimy Rzeczpospolita Obywatelska, ale to nie jest slogan. To jest przesłanie, które musicie zanieść tam, skąd żeście dzisiaj przyjechali i powiedzieć każdemu: tak, mamy pomysł. Wiemy, jak zrobić, żeby Polacy współdecydowali o tym, co się dzieje w kraju. Wiemy, jak zrobić, żeby w większym stopniu używano instytucji referendum. Zaproponowaliśmy referendum w sprawie OFE. Tyle tygodni dyskutowano w prasie, tyle tygodni, tyle audycji telewizyjnych, co zrobić z OFE. My mówimy: niech obywatele decydują. My mówimy: niech obywatele wybierają dobry Sejm, który dobrze pracuje. Niech on będzie mniejszy, 230 osób w Sejmie. Ale niech pracują tak, żeby mogli realnie kontrolować rząd. Żeby nie tworzyły się tylko kliki partyjne, które o wszystkim decydują. Żeby państwo... Głosując, wiedzieli, że można sprawdzić, jak zachowywał się ten poseł i że on realnie wykonywał swoje obowiązki. Dlatego proponujemy bezpośrednie wybory starostów i bezpośrednie wybory marszałków. I dlatego mówimy, jeśli utrzymać starostów, to niech oni mają realną władzę, szczególnie w sferze bezpieczeństwa. Ale te wszystkie nasze propozycje, których przedstawiliśmy, kiedy mówiono, że nie mamy programu, bo się boją tego programu, bo to jest trudny program. My nazywamy Rzeczpospolita Obywatelska. A dzisiaj wszyscy nawzajem się prosimy. Idźcie i powiedzcie ludziom. Chcecie coś zmieniać? Jest w Polsce taki program, który mówi: ludzie decydują. Ludzie decydują, obywatele decydują. Decydują w wyborach, decydują w referendum. Dlatego proponujemy. Dobrze, organizujmy referenda w ważnych sprawach przy najbliższych wyborach. Nie chcemy już słyszeć, że to jest drogie. Niech obywatele decydują. I to jest istota 89 roku. My do tego dzisiaj wracamy. Dzisiaj trzeba wrócić, nie tylko w postaci filmów historycznych, nie tylko w postaci wspominków, ale trzeba powiedzieć, co było najważniejsze. I tak wracamy jeszcze raz do parlamentu. Mówią: parlament nieważny, ma słabe poparcie. Mówią: parlament nieistotny, ważna, silna władza partii. A my od początku konsekwentnie zachęcaliśmy. Dyskutujmy w parlamencie. To nie jest przypadek, że polskie kroki kierują się na salę posiedzeń, gdzie ucieramy swoje stanowiska. Gdzie mówimy: może tak, może inaczej. Nie mówimy ludziom: ty jesteś zły. Mówimy: może nie masz racji. To jest różnica. Bądźmy partią, która widzi różnicę między powiedzeniem, że ktoś jest zły, niemądry, niedobry, a pomiędzy oceną czyjegoś poglądu czy zachowania. To nas kieruje do parlamentu i kieruje nas do szacunku dla tej dyskusji. I znowu, wtedy jest czerwiec. Myśmy zresztą proponowali, żeby różne ważne rzeczy właśnie organizować w postaci parlamentu, w postaci debaty parlamentarnej. Tak chcieliśmy rozmawiać na przykład o konstytucji przy okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej. I znowu jest czerwiec i wracamy do rzeczy, która może powinna stać się mottem naszego myślenia, a mianowicie do tego, o czym mówił wielki człowiek w czerwcu w parlamencie w 97 roku. To był papież, który tylko raz poszedł do Narodowego Parlamentu. Ale nie poszedł po prostu, żeby tam było jeszcze jedno ciekawe przyjęcie. Mówił o tym, co jak ula opasuje do dzisiejszego dnia. Że pamięć o moralnych przesłaniach Solidarności, a także o naszych, jakże często tragicznych doświadczeniach historycznych, winna oddziaływać w większym stopniu na jakość polskiego życia zbiorowego, na styl uprawiania polityki, czy jakiejkolwiek działalności publicznej, zwłaszcza takiej, która jest sprawowana na mocy społecznego wyboru i zaufania. I to też jest powód, dla którego chcemy, żeby obywatele wiedzieli, jak głosują radni. I mówimy: wprowadźmy elektroniczny zapis, jak głosowali radni. Po latach trudno dowiedzieć się, czy ktoś był za budową mostu, czy przeciw.
te wielkie słowa nie przypadkiem łączę z konkretnymi sprawami. Bo my zwracamy się dzisiaj do Polaków z konkretnymi sprawami, które były obiecywane i zostały załatwione. Czyli potrzebujemy poprzez te zmiany odbudowy szacunku do władz państwa. Nawet jeśli się różnimy. Deklarujemy taki szacunek. Deklarujemy taki szacunek do urzędu prezydenta. Deklarujemy taki szacunek do urzędu premiera. Bo mamy przekonanie, że czasem trzeba się ukryć w język. Bo mamy przekonanie, że ci, którzy są wybrani, mają dyskutować w parlamencie i dbać o jedność. Potrzebujemy tej odbudowy szacunku. Ale zwróćmy uwagę na jedno słowo. Moim zdaniem to ono stało u źródeł powstania naszej partii. To słowo styl. Mówiono nam, mówicie tylko o stylu, to nieważne. A my mówimy, mamy i styl, i program. Ale styl jest bardzo ważny. I powinniśmy, nawet jako partia mniejsza, nawet jako partia, która zaczyna, umieć mieć styl. Wracamy do programu. Powiedzieliśmy rodzinę. I powiedziałem w jakimś wywiadzie, no cóż, tak jest w polityce, może się nie udać. Nie powinienem dzisiaj tego mówić, ale chcę w ten sposób podkreślić wagę sprawy. Powiedziałem w jakimś wywiadzie, może się nie udać, ale zostanie po nas rodzina. Zostanie po nas rodzina w tym sensie, że jako pierwsza partia w Polsce, nawet te partie, które nazywały się w swojej nazwie, że są się zajmują rodziną. My jesteśmy inni, nie daliśmy tego do nazwy, ale zaproponowaliśmy bardzo dobry program pomocy rodzinie. Nie śpiewamy w kółku refrenu o polityce prorodzinnej. Nie powtarzamy w kółku tej samej mantry. Zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania. Nawet nasi przeciwnicy, nawet ci, którzy sobie z nas żartują, przyznawali, to jest dobry program. To jest to, czego dzisiaj potrzeba Polsce. Potrzeba Polsce dlatego, że w Polsce polityki na rzecz rodziny nie prowadzi nikt. To jest zresztą, no się starał już nie nadużywać Joanny Kruzik-Rostkowskiej, ale to jest też sprawa, która prowadzi w jej kierunku. To jest też ta sprawa, że my mamy ludzi, którzy potrafią wyjść i powiedzieć, wiemy, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak. I to jest dzisiaj jedna z najważniejszych spraw. Jeden z głównych wątków naszego programu od pierwszego spotkania, od tej konferencji prasowej w hotelu europejskim. Wprowadzamy ten temat do polskiej polityki i on zostanie. Zobaczycie, będą się musieli wszystkie partie odnosić w kampanii wyborczej do tego problemu. Bo to jest dzisiaj problem. To jest dzisiaj problem, którego rozwiązanie trzeba znaleźć. Żaden polityk nie może uciekać od tego, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, i żaden polityk nie ma racji, kiedy zaczyna mówić o OFE, a zapomina o tym, że powinniśmy mówić o rodzinie. Powinniśmy mówić o rodzinie z szacunkiem dla praw rodziny. W przekonaniu, że rodzice są mądrzy. Wiedzą, jak podejmować decyzje. I że do najmniejszej decyzji, nawet tej o tym, jakie buty zakupić, nie jest im potrzebny urzędnik. To jest bardzo dobra synteza takiego podejścia ludzi wolnych, którzy żyją z własnej pracy. Z podejściem, które stoi na stanowisku, że rodzina ma swoje prawa, że trzeba się o nią dzisiaj upomnieć i że muszą się o nią upomnieć także duże partie. I wzywamy duże partie do poważnej dyskusji o rodzinie. Zaproponujemy taką konferencję i powiedzą, jaki mają program na rzecz rodziny. To jest jeden z tematów. Dlatego proponujemy w tej sprawie pakt społeczny. Proponujemy w tej sprawie pakt społeczny, będziemy popierać wszystkich. I Platformę, i PiS, i SLD. Jeśli zrobią coś realnie dla rodziny, co jest zawarte w naszym programie rodzinnym. Bo mamy przekonanie, że to, obok polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jest sprawa, która warta jest przyznania racji oponentom. Że to jest taka rzecz, za którą warto pochwalić rząd, ten czy inny. Jeśli coś zrobią, wzywamy zatem do debaty i wzywamy partie polityczne, żeby wróciły do dyskusji w kategoriach dobra wspólnego. To nie będzie dotyczyło wszystkiego, nie jesteśmy naiwni. Ale rodzina i polityka zagraniczna
to są te dwie rzeczy. I trzecia. Służba zdrowia. Kilka tygodni temu moja żona z najmłodszym synem 5 godzin czekała i nie została przyjęta do warszawskiego szpitala z ciężkim zapaleniem płuc. Takich przykładów znamy bardzo wiele. I dlatego my zaproponujemy coś innego. Nie wystarczy dzisiaj powiedzieć, nie prywatyzujmy i nie mówmy o tym. Nie wystarczy dzisiaj to powiedzieć. I nie wystarczy dzisiaj powiedzieć, będziemy reformować i potem nic nie zrobić przez 4 lata. Dla nas ważny jest pacjent. Dla nas ważny jest człowiek. Dlatego bardzo bym chciał prosić Andrzeja Sośnierza i jego współpracowników, którzy już przygotowali wstępny projekt. To będzie jedna z naszych najważniejszych rzeczy. Powiedzmy dzisiaj człowiek, nie walka między jedną partią a drugą. A my to wszyscy powiemy. Od Zakopanego aż po Gdańsk, gdzie się za tydzień spotkamy. Powiemy wszystkim, ważny jest człowiek i będziemy się kierowali ku człowiekowi. Nie będziemy patrzyli na interesy jednej czy drugiej partii. To będzie dotyczyło przede wszystkim polityki zagranicznej. Proszę Państwa, przyjechała do Polski bestia. Wiecie, w takim wystąpieniu musi być bestia też. I dopiero bestia sprawiła, że politycy w sprawie bardzo ważnej zaczęli ze sobą rozmawiać. Od miesięcy proponowaliśmy, spotykajmy się w najważniejszych sprawach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rozmawiajmy. Większość Polaków chce, żeby politycy w tych rzeczach współpracowali ze sobą. Żeby rozmawiali. Jak nie wystarczy kultury politycznej, to trzeba wprowadzić jakieś instytucje. Chcemy, żeby taka rozmowa się w Polsce toczyła. Zaproponujemy rozwiązanie instytucjonalne, które zmusi rząd do tego, żeby przekazywał informacje na temat tego, jak wygląda realna sytuacja Polski międzynarodowa, ekonomiczna, militarna. Przedstawicielom opozycji to będzie w Komisji Spraw Zagranicznych. Nie może być tak, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, rzecz, która może wydaje się być odległa, ale dotyczy tak naprawdę na końcu każdego z nas. Weźmy energetykę. Na końcu dotyczy naszej kieszeni. Na końcu się okazuje, że Polacy płacą za energię jedną z najwyższych cen w Europie. To jest ściśle powiązane. Bezpieczeństwo energetyczne z tym, co się dzieje później w budżetach domowych. Te sprawy są na tyle ważne, że wymagają poważnej rozmowy. Nie może być tak, że to jest sprawa, która jest tylko powodem chwalenia się rządu. I nie może być tak, że to jest sprawa mówienia nie, 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 nie ze strony opozycji. Musimy w tej sprawie zaproponować inne rozwiązanie i my je przygotujemy i zaproponujemy. Takie, które zmusi siły polityczne, żeby w tych sprawach się porozumiewały, żeby w tych sprawach ustalały stanowisko. I może to wymaga też szerszego namysłu nad tym, dlaczego nie zawsze wszystko Polsce wychodzi. Może dzisiejsza rocznica nas do tego skłania. Łatwo powiedzieć to Rosja. Łatwo powiedzieć to Niemcy. Łatwo powiedzieć to ktoś tam, gdzieś tam. A może zacznijmy od siebie. Może zacznijmy od zmian, które byśmy zaproponowali w programie Rzeczpospolita Obywatelska, które porządkują władzę wykonawczą w Polsce. Niech do tego się odniosą głównie aktorzy sceny politycznej. Czy to jest na pewno tak, że my nie ponosimy żadnej winy jako Polacy za to, że nie zawsze nam się udaje? Czy to jest na pewno tak, że łatwo powiedzieć to Niemcy, to Rosja, to ktoś tam? Czy to jest na pewno tak, że oczywiście łatwo powiedzieć to Bruksela? To się zaczyna u nas w domu, w polskim domu, że w sprawach, które dotyczą spraw najważniejszych, a dotyczą w ostateczności każdej rodziny i są omawiane przy każdym rodzinnym stole, brakuje nam tego. Brakuje nam tego współdziałania. Jakby nam to było obojętne, jakby potem łatwo było powiedzieć to inni. Pytają Państwo, trzeba o tym powiedzieć parę słów, jak iść na wybory. Trzeba spróbować. Spotykam swojego starego przyjaciela. Mówi, no i co, pójdziecie, wystawicie listy, dacie radę. Spotykam innych przyjaciół w Małopolsce, dzisiaj już reklamowałem Nowy Wiśniczany, to spotkanie mi zapadło w pamięci, więc jeszcze raz.
Nie słyszałem, żeby ktoś mówił, przyłączcie się do tej albo do tamtej partii. Wszyscy chcą pójść, spróbować odważnie. Chcą usłyszeć, że się da. I my dzisiaj, ta grupa, która organizowała partię, dzisiaj przekazuje władzę w partii Radzie, Państwu wszystkim. Mówimy tak, wydaje się, że to jest jeszcze możliwe. Wydaje się, że to jest jeszcze możliwe. My będziemy w przyszłości potrafili współpracować i z jednymi, i z drugimi, bo taki był sens tego, kiedyśmy powstawali. Ale dzisiaj idziemy swoją drogą. Nie prowadzimy na ten temat żadnych. Patrzę w Państwa oczy, to wiem, że musimy spróbować. To wiem, że musimy jeszcze raz spróbować, choćby to było bardzo trudne. Bardzo Państwa proszę, powiedzcie wszystkim, od których żeście przyjechali. To jest możliwe. To jeszcze jest możliwe. Dobrze, więc kiedy jedni mówią, przyłączcie się do tych, inni mówią, przyłączcie się do tych, my mówimy, otwieramy się na młodych ludzi. Na tych, którzy żyją z pracy własnych rąk, z własnego pomysłu. Dlatego zgłaszamy dobry program gospodarczy, wyrastający z rozmowy z ludźmi, którzy się naprawdę na tym znają. Z rozmowy z ludźmi, którzy mają w tym doświadczenie. To jest ta część programu gospodarcza przygotowana przez Pawła Poncyliusza. Będzie dzisiaj przyjmowana ta uchwała. To jest program, który mówi jasno. Nie będziemy się zasłaniali podnoszeniem podatków. Będziemy oszczędzać jak w domu. Poszukamy, gdzie to można zrobić. W jakiej części naszego gospodarstwa. Nie sztuka po prostu podnieść podatki. My obiecujemy, nie będziemy za podnoszeniem podatków. To jest nasza twarda deklaracja. Chcemy usłyszeć od tych, którzy mówią, że nie mamy nic do powiedzenia, że nie podniosą podatków, tylko zajmą się reformą budżetu, tylko usprawnią działania administracji. To jest nasz pomysł. Powiedzcie wszystkim, tam dokąd pojedziecie, że my mamy taki pomysł, że chcemy iść z takim pomysłem. I poprą nas. I znajdą się ludzie, którzy powiedzą, idźcie tą drogą. Dawno ktoś tego nie mówił, a jeśli mówił, to tym gorzej, bo nie dotrzymał słowa. W życiu to jest tak, że można zawsze iść na ciepło i przygotowane. Można zawsze w życiu praktycznie wybrać taką drogę, w której wiadomo, że będzie od razu łatwo. Myśmy nie chcieli takiej drogi, że będzie łatwo. Myśmy wiedzieli, że będzie trudno. Wiecie Państwo, w życiu to jest też tak, że nawet jak człowiek wie, że będzie trudno, to czasem go coś zaskakuje. No bo jest dużo trudniej, niż się spodziewał. I my jesteśmy w takim momencie. Musimy w tym momencie się nawzajem wspierać. Musimy budować jedność właśnie w takich momentach, bo w takich momentach rozstrzyga się, jacy naprawdę jesteśmy. Ja powiedziałem Państwu bardzo wyraźnie, że moja decyzja, żeby kandydować, jest związana z tym, że dzisiaj wybieramy własną drogę polityczną. Nie potrafiłbym spojrzeć w oczy tym, którzy mówili i dzwonili do nas kilka miesięcy temu, mówili, chodźmy, róbmy coś, może się uda. Nie ma przecież ludzi przedsiębiorczych, którzy powiedzieliby, że dobry, uczciwy plan można zrealizować w kilka miesięcy. I nie ma przecież dzisiaj na polskiej scenie politycznej żadnej partii, włączam historię SLD, ponieważ ona ma inne korzenie, ale żadnej partii postsolidarnościowej, dzisiaj 4 czerwca o tym mówimy, której byłoby łatwiej. Proszę Państwa, kiedy będzie Wam trudno, a będziemy ciągle razem maszerowali, pomyślcie sobie, że te momenty miały dwie wielkie partie. Oni też wszyscy mieli mało procent w tych sondażach. Nie przejmujcie się tak tymi sondażami. Jestem przekonany, że jeśli każdy z nas namówi jeszcze kilka osób, a te kilka osób jeszcze kilka osób, to zdobędziemy tyle procent głosów, że wejdziemy do parlamentu. Pamiętajcie, każdy przez to przeszedł. To
to jest czas dla silnych, to jest czas dla tych, którzy mają wiarę, że może być inaczej. Nie można w życiu zawsze iść na pewne i ciepłe. I zawsze kiedyś jest trudno. Wtedy decyduje się samodzielna praca, wtedy decyduje się, czy jesteśmy skłonni podnieść jakieś ryzyko. Przecież w polityce nigdy nie wiemy, czy to nie jest ten czas. To oczywiście może być tak, że będzie jakoś inaczej. Ostatecznie my powiedzieliśmy, Polska jest najważniejsza. I nawet gdyby się nie udało, pamiętajcie, myśmy mówili, Polska jest najważniejsza, a nie partia jest najważniejsza. To nas odróżnia. Ale mielibyście sumienie nie spróbować dzisiaj, nie pójść jeszcze kawałek razem, po tych miesiącach, po tym, żeście dzisiaj tutaj w skwarze przyjechali, mielibyście sumienie nie spróbować? Przecież nigdy nie wiemy, kiedy jest ten moment, kiedy się ruszy. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować. Dziękuję Państwu za ten wybór, bo to jest Wasz głos, że chcecie jeszcze raz, że chcecie jeszcze raz spróbować. Jeden z byłych premierów, nie powiem który, bo to by było odczytane jako deklaracja polityczna, aby mi jeszcze ktoś posądził, że jakieś rozmowy polityczne prowadziłem, powiedział mi ostatnio, kiedy spotkaliśmy się, że to tak jest, że czasem trzeba poczekać, ale jak się chce, to się przetrze, że to jest tak, że trudno znaleźć wśród, nie wiem, najbogatszych ludzi w Ameryce tych, którzy nie mieli trudnego momentu. Wszyscy mieli trudny moment. 1 na 100, to zbadano podobno, 1 na 100 nie miał trudnego momentu. Mamy trudny moment. No, to się rozgrywa w różnych obszarach. Ale musimy przez niego przejść. Chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć, że to jest możliwe. Będziemy sobie mogli powiedzieć za kilka miesięcy, co nam się udało. Powiedziałem wyraźnie i deklaruję to też przy przedstawicielach opinii publicznej. Będę pracował, łącząc wszystkie obowiązki, tak jakby to miało być 5 albo 10, albo nawet niektórzy w niektórych partiach chcą 20-30 lat jeszcze rządzić. Ale rozliczymy to za 3 miesiące. Potrzebujemy 100 dni sprawdzenia. Będzie już nasza Rada Krajowa. Uczciwie, tak jak dzisiaj Państwu, przy wszystkich, którzy tu siedzą, powiem, czy się udało, czy się nie udało i co się udało. Co jest możliwe, co jest niemożliwe. Dzisiaj Państwa przyjazd i Państwa głosy przekonują nas, że wszystko jest możliwe. Tylko trzeba chcieć. Więc, proszę Państwa, tym, którzy mówią, że nic się nie dzieje, mówcie, że mamy styl i mamy program. Mamy lepszy styl niż inni, mamy lepszy program niż inni. A jak wam będą mówili, że o tym nie słyszeli, to miejcie pretensje do siebie. Skończył się dla nas czas takiej premii za młodość. Może to nawet dla nas lepiej. Po dzisiejszym spotkaniu pewnie będzie dużo różnych komentarzy, nie wszystkie będą pozytywne. Ale jeśli wasi sąsiedzi, jeśli nauczyciele w szkołach, skąd żeście przyjechali, w miejscowości, skąd żeście przyjechali Państwo, jeśli dziennikarze, księża i inni będą mówili, nie macie programu, to mówcie im, że mamy styl i mamy program, a program to będziemy mieć jeszcze lepszy i styl też. Proszę Państwa, w najbliższych miesiącach, mam nadzieję już w takim składzie, który ustawimy po, jak zacznie pracować Rada Krajowa, myślę, że przyjedziemy do wszystkich województw. Bardzo proszę, mam nadzieję, że to się tak wszystko poskłada, jak chcemy, żeby pan poseł Paweł Poncyl już kontynuował swój objazd i żeby osoby, które się uciekają ironicznie, wiedzą dlaczego, ale to zostanie słodką tajemnicą. Nawet za cenę, że go nie będzie w Warszawie czasami, ale będziemy chcieli przyjechać do wszystkich miast wojewódzkich, a może do wszystkich okręgów, chociaż na chwilę, żeby z każdym porozmawiać, na ile się da. Miejcie wyrozumiałość, bo to nie jest łatwe kierowanie dużą organizacją, a my już jesteśmy naprawdę dużą organizacją, żeby zobaczyć, co się da zrobić, jeśli chodzi o nasze listy. Szukajcie najlepszych ludzi, odważnych. My będziemy w tym czasie sprawdzali, jakie środowiska społeczne jeszcze chcą się do nas przyłączyć.
ale stawiamy na siebie. I dla nas będą przede wszystkim ważni ci, którzy poszli z nami. Mówię to szukałem wzroku jednej osoby, której to chciałem powiedzieć, ale nie udało mi się tego powiedzieć. Będą ważni ci, którzy poszli z nami, którzy byli z nami i powiedzieli nam, tak, w trudnym momencie macie szansę. To będą najbliższe miesiące, to będzie także praca nad programem, jeśli chodzi o zdrowie, edukację, kulturę. Musimy tutaj dopracować program, mieć dobre pomysły. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie je dopracować. No więc pytają dzisiaj niektórzy, którzy poszli z nami, czy idziemy tą samą drogą. Nie jest naszym zamiarem przyłączanie się do żadnej z dużych partii politycznych. Tak rozumiem dzisiejszy wybór. Deklaruję to i dziękuję Państwu, że tak jednoznacznie, żeście się w tej sprawie opowiedzieli, bo to ułatwia rozmowy i współpracę w przyszłości. Może się nam uda pójść taką drogą polityczną, dlatego apeluję do tych, którzy mają wątpliwości, nie wiedzą, zostać z nami, którzy dzwonili do Państwa na początku, którzy dzisiaj, jeden z kolegów ma jakieś wątpliwości, napisał, do wszystkich serdecznie, spróbujmy jeszcze raz. No przecież tak się robi w życiu, jak się sobie zaufało. Do wszystkich z otwartymi ramionami spróbujmy jeszcze raz. Od tych polityków, którzy się wahali, nie wiedzieli, którzy się wahają w parlamencie, aż po każdego z Państwa. Może się uda, wierzę, że ten akt, bo to tak się mówi w partii. Nigdy nie sądziłem, że będę takim aktywistą, ale ten aktyw to są naprawdę doświadczeni ludzie. Chciałbym, żeby byli w zarządzie. Będziemy z Państwem pracowali, na ile to możliwe, na ile Państwu czas pozwala, bo przecież w partii angażują się ludzie, którzy mają inne zajęcia. Żeby dotrzeć jeszcze do tych ludzi, którzy chcą z nami spróbować polityki i przygody politycznej. To prawda jest, proszę Państwa, że nie zmieni się linia partii, bo ona już jest ustalona, jest program. Ludzie się zmieniają, przychodzą, odchodzą. W klasztorach przychodzi i odchodzi przeor, potem drugi raz jest ten sam. Tak jest też w partii. Pokażmy ten styl, że my jesteśmy inni. U nas nie dzieje się nic złego, jak się zmienia ktoś we władzach. Mi ktoś powiedział jakiś czas temu, że będę dzisiaj z Państwem w takich okolicznościach, pewnie bym się zdziwił. Dla wszystkich to jest próba, dla mnie też. Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, przynajmniej przez te 3 miesiące. Bardzo Państwa o to proszę. Inaczej się nie uda. Dajcie mi to, skoro żeście na mnie zagłosowali. Bardzo mi na tym zależy. A teraz zrobiło się tak za bardzo serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że do mnie dotarła ta wypowiedź Jadwigi Staniszki, że jesteśmy jak takie najedzone koty. Proszę się Państwu. I sami sobie nawzajem nie kojarzyli jak najedzone koty. Więc jak zbudujemy już ten program, jak zbudujemy program dla poszczególnych grup społecznych, musimy pomyśleć o rolnictwie, musimy pomyśleć o ludziach, którzy żyją z pracy na roli i o ludziach, którzy mieszkają na wsi. O warunkach dzieci i młodzieży na wsi mają gorzej. Trzeba im pomóc, żeby ich wykształcenie było takie, żeby byli konkurencyjni. Tu w Warszawie i gdzieś tam w Brukseli. Ale jak już to zrobimy i napiszemy w najbliższych miesiącach, jak już się do tego odniesiemy, to musimy się zbuntować. Musimy się zbuntować przeciw sprawom. Ludzie muszą widzieć, że nam zależy na zmianie. Że nie jesteśmy jak chorągiewka, że dzisiaj tak, jutro inaczej, że nie jest to wszystko tylko dlatego, że zbliżają się wybory, że ci, którzy się zaangażowali w POJODEM, to im zależy na zmianie. I musimy naprawdę wziąć sobie do serca, że nie możemy być jak najedzone koty, które czekają, że im ktoś jeszcze coś przyniesie. Nam już nikt nic nie przyniesie, skończył się miodowy miesiąc. My musimy teraz się zbuntować, powiedzieć, chcemy zmiany.
Chcemy równych szans dla młodego pokolenia. Chcemy, żeby państwo naprawdę zainwestowało w edukację. Chcemy, żeby naprawdę zajęło się polską rodziną. I będziemy z tego rozliczali partię i w tych sprawach będziemy bardzo, bardzo ostrzy. Także nie atakujmy osób, atakujmy sprawy, ale z impetem. Proszę państwa, jeszcze raz. Bardzo wam wszystkim dziękuję. To jest wyjątkowy dzień. O takich dniach się potem albo nie pamięta, albo one coś dobrego, nowego zaczynają. Bardzo państwu życzę dzisiaj przede wszystkim współpracy i jedności i sobie, i posłom, i tym, którzy mnie namawiali, i tym, których zagniewałem wczoraj, przedwczoraj, za to, co było złe. To ja przepraszam jeszcze raz. Proszę o ten czas, żebyśmy spróbowali chcieć i sprawdzić. Nie jest... łatwo, kiedy się idzie pod wiatr. A to już teraz tak będzie. Ale byśmy się w taką wybrali drogę i w takim towarzystwie. I to jest dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie.